Łukasiewiczowi towarzyszyło przekonanie, że czarne złoto, jak nazywano ropę naftową, zrewolucjonizuje gospodarkę i polepszy życie ludzi. Górniczanie mu to do dzisiaj pamiętają, że podczas tej wielkiej epidemii cholery rozdawał leki za darmo. I to jest mu cały czas jako wielka zasługa podnoszone. Jasło to jest ten moment, kiedy Łukasiewicz z farmaceuty, z aptekarza staje się nafciarzem, przemysłowcem. Pracowitość i absolutna skromność. To wszystko, co robi, tak naprawdę robi dla dobra lokalnej społeczności. Jego wartości były skrajnie różne, jak te, którymi posługiwała się większość ówczesnego polskiego ziemiaństwa. Ta fundacja wydaje się czymś naturalnym, a równocześnie jest dowodem na skromność Łukasiewicza. Tutaj od 140 lat spoczywa i wierzę, że zawsze będzie tutaj z nami.